Cześć. Dziś kolejny odcinek relacji z Mistrzostw Europy Haga Holandia 1984. Następny zawodnik kategorii 70 kg. Z finałowej szóstki, w której przypomnę, mamy Polaka Mariana Wysockiego. Jest nim reprezentant Hiszpanii Juan Carlos López. Cytuję jeden z artykułów hiszpańskiej prasy. Juan urodził się w Hiszpanii, ale już w wieku 3 lat zamieszkał w Niemczech. Zawodnik o niskim wzroście posiadał symetryczną i proporcjonalną sylwetkę. Jego nogi były szczególnie imponujące, a uzyskanie dobrej definicji nie było dla niego problemem. Wygrał wiele zawodów w Niemczech, a w 1984 podczas Mistrzostw Europy stał się rozpoznawalny wśród hiszpańskiej publiczności, zdobywając drugie miejsce. Otrzymał tylko kilka punktów mniej od samego mistrza. W tym samym roku był 5 na Mistrzostwach Świata. Juan chciał się szybko zrewanżować i już w następnym roku zdobywa tytuł Mistrza Europy. I ponownie jest 5 na Mistrzostwach Świata. Później nastąpiły większe sukcesy. W roku 1987 na Mistrzostwach Świata niewiele ustępował mistrzowi ogromnemu Mohamedowi Benazizie, zajmując drugie miejsce. Drugie miejsce zajmuje również na Mistrzostwach Świata w 1989. Juan Carlos López od 1988 roku prowadzi z żoną Brigitte klub fitness Bavaria Fit Monachium. Zapraszam na jego występy.